Cześć dziewczyny! Chcecie zbudować nowe domy? To świetny pomysł. To miejsce z pewnością będzie idealne dla każdej z was. Dla każdej? Tu jest okropnie. O, mam już pomysł! Zaraz kupię dużo klocków Lego i zrobię piękny domek. A oto i moja paczka. Super! Wow, ile tu jest pięknych klocków! Zaraz zbuduję sobie najpiękniejszy dom. Będzie nawet lepszy niż ten, który miałam. Kilka klocków tutaj, kilka tutaj. Świetnie! A dach będzie zielony. Gotowe. Tak się cieszę, że będę tu mieszkać. A ja nie mam kasy na Lego, ale te pudełka mi się przydadzą. Taśma klejąca jest moim najlepszym przyjacielem. Zaraz sobie zrobię odlotowy domek. Muszę skleić kilka kartonów tutaj i tutaj. Widzicie? Ten dom już wygląda bombowo. Użyję nożyka, aby zrobić okienko. I tutaj też. Wow, sąsiadko, twój domek jest uroczy. O rany, co za prostaczki. Od samego widoku tych domów mi niedobrze. Zamówię sobie piękny nowy dom albo zamek. O tak, to co trzeba. Chcę to natychmiast. Oto i dostawa zamku. Tutaj, tutaj, tu jestem. Wow, nie wierzę swoim oczom. To jest mój zamek. Księżniczka zawsze zasługuje na zamek. Jest taki piękny. Dziewczyny, możecie na niego patrzeć, ale nie dotykajcie. Jest cudowny. No to się nazywa dom. Rozumiecie, prostaczki? W naszej okolicy pojawiła się ultra bogata dziewczyna o imieniu Sandy. I chcielibyśmy... Chociaż chwileczkę. Tu mamy coś ciekawszego. Dzień dobry, nazywam się Maxine. Spadać mi stąd! Nie zgadzam się na nagrywanie mojego domu. Oddaj mi kamerę. Przestań, nie dotykaj mojego kamerzysty. Wynoście się stąd. Zdeptali mi cały trawnik. Nie lubię dziennikarzy. Ale trzeba przyznać, że mój domek naprawdę wygląda zbyt skromnie w porównaniu z zamkiem. Nie szkodzi. Wpadłam na świetny pomysł. Mój dom jest z kartonu, więc mogę go pokolorować w dowolny sposób. Widzicie? Nie potrzebuję żadnych materiałów budowlanych. Wszystko można narysować jednym markerem. Kate, widziałaś mój odnowiony domek? Jest niesamowity! Podsunęłaś mi świetny pomysł. Też chcę odremontować mój. Mam tu akurat troszkę taśmy LEDowej. Okleję nią domek i zamontuję chorągiewkę. Wow, no super mi to wyszło. Nagram szybko filmik na TikToka. Subskrybenci, spójrzcie na mój nowy dom. Co o nim sądzicie? A tutaj mieszka moja nowa przyjaciółka Britney, a tam jest moja druga sąsiadka Sandy. Mieszka w ogromnym zamku. Znowu te kamery. Muszę odświeżyć troszkę makijaż. O właśnie, makijaż. Uwielbiam się malować, więc czemu nie pomalować mojego domu? A tata mówił, że nie potrafię niczego sama zrobić. A ja pomalowałam cały zamek i zamontowałam chorągiewkę ze swoim portretem. Jest pięknie. Te kamienie wyglądają przepysznie. Ciekawe, czy są jadalne. Oderwij się. Kradzież! W biały dzień! Policja, pomocy! Panie policjancie, tam jest złodziejka! Co? Gdzie? Idę ją łapać! Stój, ręce do góry, ej! Muszę ogrodzić mój dom, żeby żadne przybłędy mi tu nie chodziły. Widzisz to? Biedakom nie wolno przekraczać tych barierek. Zrozumiano? Nie miałam na to ochoty. Twoje kolorowe kamienie i tak nie są jadalne. Ja też zrobię sobie płot, ale będzie ładniejszy niż twój. Zobaczysz. Jak fajnie mi to wyszło. Możesz mi pozazdrościć. O, Kate też robi ogrodzenie. Tak, z tych rurek wyjdzie mi piękny, kolorowy płot. Będzie pasował do mojego domku. Cześć, sąsiadko. O, rany. Co tam robi Sandy? Odpoczywam i obserwuję, jak pracują inni. Ostrożniej tam z tym drogocennym drzewkiem. Jest warte milion dolarsów. A tak w ogóle, to już sobie stąd idźcie. Chcę być sama. Ale mam cudowną posiadłość. Nie to, co te frajerki. Zaraz i my zrobimy sobie piękne podwórka. Tak, tutaj wysypię ścieżkę z kolorowych M&M'sów.
A tutaj postawię maszynę ze smakołykami. Napoje gazowane są takie pyszne. Dobrze, kiedy są zawsze pod ręką. A tutaj będą wiatraczki, żeby nie było mi za gorąco. Ja też zaraz zrobię kilka fajnych rzeczy na moje podwórko. Będę potrzebować piły, drewna i troszkę sprytu. Patrzcie, jaki fajny chodnik zrobiłam. A tutaj będą kwiaty. A to moje drewniane krzesło. Sama je zrobiłam. Co? Tak, tak. Tutaj. Wysypujcie, super! Mam cały basen z kolorowymi piłeczkami. Brittany, chodź tutaj. Jak to fajnie! Kate, to był świetny pomysł. Super się bawię. Sandy, chodź do nas, szybko. Nigdy w życiu. Zamek wygląda ładnie z zewnątrz, ale w środku jest troszkę słabo. Bo w dodatku są tu pajęczyny, to straszne. Najpierw wybiorę dywan. Ciemnoróżowy. Poduszki białe i puszyste. Co tam jeszcze jest? Ten plakat, wyglądam na nim ładniej. Z tym już skończyłem. Zostało jeszcze kilka drobiazgów. Gwiezdna lampa. Plakat. I rozrzucenie pieniędzy. A tutaj będzie kącik z lustrem i poduszki. Prace zakończone, proszę pani. To jest idealny pokój dla takiej księżniczki jak ja. Jestem zachwycona. Uwielbiam szastać pieniędzmi. To mi zawsze poprawia humor. Okej, też powinnam zrobić coś fajnego w moim domu. Powieszę kilka lamp LEDowych. Kulę dyskotekową na domówki. I dodam jeszcze kilka światełek. Super! A tutaj będą mieszkać moje pluszaki. A tutaj postawię moje ulubione figurki. Gotowe. Można iść spać. Ale super, Kate wyposażyła swój domek. Ja też chcę. Na śmietniku zawsze można znaleźć coś ciekawego. Ej, to moje śmieci, oddawaj! Ten pączek jest mój. Znalazłam go pierwsza. A to niby kto? Już sobie idę. Muszę być ostrożna, żeby nie obudzić babci. Chodź ze mną, koteczku. Będziesz mieszkać w moim domku, słodziaku. Co za wspaniały wystrój stworzyłam. Z moimi rysunkami i rękodziełem. Ej, a co tam się dzieje? Jak mnie znaleźliście? Poczekajcie, zaraz wam wszystko wyjaśnię. Porozmawiajmy! Musimy tylko znaleźć kompromis. Najprzyjemniejszą rozrywką są zakupy. Brittany, dokąd biegniesz? Stój, przewrócisz mnie! Mam dosyć tych sąsiadek. Co te dziewczyny tam robią? Oj, nie tą stroną, tak lepiej. Grają w piłkę. Nuda. Ale powinny mnie też zawołać. Nie szkodzi, zaraz zepsuję im tę miłą zabawę. Potrzebuję tylko troszkę słońca i szkła powiększającego, żeby podpalić domek Brittany. Fajnie wyszło, co? Co to za zapach? Aj! Mój dom! Kate, nie panikuj! Dzwoń po straż pożarną! Twój dom jest z kartonu, nie zdążą! A teraz trzeba zlikwidować domek Kate. Zaraz rozbiję jej chatę w drzazgi. Może uda nam się to ugasić? Co to było? Kto niszczy mój dom? Przestańcie! O nie! Następnym razem zaprosicie mnie do zabawy. Kate, przykro mi, ale tu wciąż jest pożar. Już po wszystkim. Mój dom spłonął. Gdzie ja teraz będę mieszkać? Sandy, ty to zrobiłaś? Tak, to byłam ja. W takim razie będziesz miała kłopoty. Jesteś gotowa, Kate? Zaczynamy atak na Biały Zamek. Ty zniszczyłaś nasz dom, więc my zniszczymy twój. Atakuję was pieniędzmi. To oślepiający cios od bogatych. A macie! Ej, a gdzie są pieniądze? Auć! A masz! To za mój dom! I jeszcze, i jeszcze! Dobra, załatwicie za pomocą pudru Diora. Nie podoba ci się? Nie przywykłaś do takiego luksusu, co? Aj! Odpowiesz za to! My się tak łatwo nie poddamy. A masz! To mój popisowy cios! Znowu ty?
Dobrze, w takim razie będę się bronić. Nie przebijesz się przez moje tytanowe etui. Oj, przebiłaś się. Dobra, stój. Jestem bezbronna. No i gdzie się podziały twoja odwaga i pewność siebie? A co to jest? To pomoc. Przylecieli po mnie. Papa, frajerko. Czekaj, jeszcze nie skończyłyśmy. Odleciała. Britney, nie martw się. Zobacz, co ja tu mam. Możemy ją zastrzelić. Daj mi to. Bardzo dobrze strzelam z procy. Tak się cieszę, że udało mi się odlecieć. Auć! Co to było? O nie! Ja spadam! Udało się! Przybij piątkę! Teraz zamek jest zasłużenie zajęty przez Kate i Britney. Gdzie ja się znalazłam? Co to jest? Wysypisko śmieci? No witam, ślicznotko. Może gdzieś wyskoczymy? Księżniczko, co myślisz o takim domku? Za tani, zgadzam się. Ten też jest brzydki. Ale ten to całkiem inna sprawa. Kupujemy. O, właśnie dostarczają twój domek. No to się nazywa błyskawiczny serwis. Twój nowy domek wygląda cudownie. Biegnij szybko, moja słodka, i wszystko dokładnie obejrzyj. Widzę, że ci się podoba. O rany, ten pies ma lepszą chatę niż ja. Ojej, biedny Cody. Wiem, też chcesz nowy domek. Ja już coś wymyśliłam. Sama ci go zrobię. Już przyniosłam mnóstwo kartonów i zaraz zaczniemy tworzyć. Najpierw wytnę z kartonu potrzebne elementy. To będzie dach. A teraz wytnę okno. Pozostało mi tylko to wszystko razem połączyć, żeby wyszedł mi prawdziwy domek dla mojego Cody. Przyczepię tutaj kość z kartonu, żeby wszyscy wiedzieli, że mieszka tutaj najodważniejszy pies na całym świecie. Przyniosłam ci też prawdziwą kość. Częstuj się. Wszystko zrobię dla mojego kochanego zwierzaka. A co tam słychać u naszych sąsiadów? Z sąsiadami nam się nie poszczęściło. Moja księżniczka powinna teraz coś zjeść. Smacznego, moja droga. Tak przy okazji, do mojego domku jest pilot. Tylko spójrz. Masz w swoim domku osobistą garderobę. Może coś przymierzysz? Proponuję zacząć od pierwszego stroju. O la la, jak ci pasuje! I ten też! A w tej sukience wyglądasz cudownie! Już w niej zostań! Wiesz co? Nie jesteś po prostu księżniczką, jesteś prawdziwą królową. Serio? Czy ona naprawdę ubrała psa w ten strój dla klauna? Zaraz jej pokażę, jaki piękny strój ma mój Cody. Twoja pani sama zrobi ci świetną stylówkę. Kilka ruchów nożyczkami. I voilà! Stylowa bluza gotowa. O tak, wyszedł mi po prostu bombowy strój dla Cody'ego. Dziewczyny, wasze psy wyglądają niesamowicie. Więc lecimy dalej. O nie, to przecież kot. Cody, księżniczko, tylko spokojnie. Księżniczko, co ty robisz? Przecież w twoich żyłach płynie błękitna krew. Księżniczko, będziesz miała taki piękny manikir, że wszyscy na podwórku będą ci zazdrościć. Tylko ostrożnie z tymi łapkami, bo każda z nich jest ubezpieczona na $1 000 000. Do tej puszystej fryzury absolutnie trzeba dodać okulary. O tak, to się nazywa styl. Poznajcie się, Cody, to twoja fryzjerka Nancy. Nancy, to mój pies Cody. Cody, zrobimy z ciebie prawdziwego przystojniaka. Zacznijmy twoją niesamowitą metamorfozę. Najpierw zajmiemy się twoimi zmarszczkami. Weźmiemy to cudowne serum. I porządnie cię nim nasmarujemy. Zobaczysz, że za niedługo twoje wszystkie zmarszczki znikną. A teraz zajmiemy się twoimi pazurami. Widzę, że bardzo dawno nikt ich nie obcinał. Przyda mi się do tego piła. Nie trzeba! Więc może miotacz ognia? Przerażasz mnie! No to może sekator! Ty tak na serio? No dobrze, użyję nożyczek do manikir. Nudy. No to się zgadzam.
No to bierzemy się do pracy. Jeszcze troszkę i poprawimy twoją fryzurę, żeby była bardziej puszysta. Voila! Wszystkie psy w okolicy padną z wrażenia, gdy cię zobaczą. Och, ten kundel też tu jest. Tak, tak, oczywiście, że pamiętam, że trzeba ci zapłacić. Proszę, księżniczko, do mnie, pora stąd iść. Nessie, zobacz, ile pieniędzy zarobiłem! Ja też czekam na opłatę. A, no tak, oczywiście. Chwileczkę. Proszę, tyle wystarczy? Chodzi na nas pora. Do widzenia! O rany, zaraz odbędą się zawody dla psów. Tylko spójrz się na ten tor przeszkód. Dowiedzmy się jak najszybciej, kim są nasi zawodnicy. W dzisiejszym turnieju biorą udział Cody i nasza księżniczka. Cody, cieszysz się, że będziesz brał udział w zawodach? Wy też tu jesteście. Dzień dobry, psy gotowe? Jestem tu sędzią i trenerem. Wszyscy na start! Powiedziałem na start! Dobrze, dobrze, już. Cody, no dalej. Dasz sobie radę. I start! O rany, Cody jest taki szybki, jakby trenował przez całe życie. Nieźle. Z łatwością pokonuje wszystkie przeszkody. Biegnij, kibicujemy ci. Pozostało już tylko trochę. Cody, biegnij! Naprzód! Brawo! Jeszcze troszkę! Cody pokonał cały tur przeszkód. O tak, mój Cody wygrał! Gratulacje, Cody, dobry wynik. Jeszcze nie widzieliście, co potrafi moja księżniczka? Księżniczko, pokaż im. Próbujcie, a my z Kodim się pośmiejemy. Księżniczko, jesteś najlepsza, pamiętaj o tym. Biegnij. No biegnij, nie stój w miejscu. Myślę, że nie jest przyzwyczajona do biegania. No dobrze, wezwę pomoc. Ochrona! Widzicie moją księżniczkę? Przetransportujcie ją na metę. Robi się... I tam trzymaj mocno tego psa, bo inaczej oberwiemy. Świetnie, jesteśmy już na mecie. To niezgodne z regulaminem. Księżniczka sama powinna przejść tor przeszkód. Dyskwalifikacja. Chwileczkę. Trenerze, może się dogadamy. Zgadzam się. Księżniczka wraca do turnieju. Nie ma problemu. Świetnie. Kontynuuj. Dobrze. Pani księżniczko, dalej musisz sama. Hurra! Moja księżniczka sobie poradziła. Trenerze, ale to przecież oszustwo. Co? Nie, nie, wszystko w porządku. Księżniczko, wiedziałam, że będziesz najlepsza we wszystkim. Jesteś zwycięzczynią. Puchar za pierwsze miejsce otrzymuje księżniczka. Brawa! Co za niesprawiedliwość. Ojej, przepraszam, mój Cody zjadł za dużo błonnika. Co tak śmierdzi? O rany. Czujesz to? Ten puchar tak pięknie błyszczy. Ojej! Cody, wykosiłeś wszystkich! Teraz ten puchar jest nasz. Naprawdę pięknie błyszczy. Lecimy oglądać. Mam tu tyle kolorowych piłek, że okleję nimi cały domek. Tylko jak to najlepiej zrobić? O, jest i podpowiedź. Tęcza. Zaraz powtórzę jej gamę kolorystyczną i będzie niesamowicie pięknie. Super! Jestem Quentin i mam odlotowy dom. Co tam mamy jeszcze? Balony? Zaraz je nadmucham. Świetnie! Powieszę je na dachu. Wspaniale! Oj, a co się dzieje? O, mamusiu! Mój dom odlatuje! Czekaj, złapię cię, daleko nie uciekniesz! Tak lepiej. Jeszcze nigdy żaden dom mi nie uciekł. A ja mam mnóstwo pluszaków, więc pomyślałam, że ozdobię nimi mój domek. Ale fajnie. A ja mam tu różowy dywanik. Jest taki puszysty. Mój dom będzie piękny i mięciutki. Zaraz przymocuję wszystko zszywaczem i gotowe. Cudownie. Dobrze, skończyłam z zabawkami. Mam najśliczniejszy domek ze wszystkich. Sprawdźmy, co jeszcze tam jest. O, jaki fajny kotek! I niewiarygodnie długi. Wow! Już wiem, gdzie mi się przydasz.
Będziesz ogradzać i bronić mojego domku. To jest to. Przyjrzyjmy się razem mojemu fajnemu, miękkiemu, kolorowemu domkowi. A ja skończyłam przyczepiać różowy dywanik. Muszę dodać coś jeszcze. No właśnie. Nie będę mieć zwykłego domku. Będę mieć ogromny domek Hagiwagi. Rozpoznajecie ją? To Kissy Missy. Jestem jej fanką. O tak, ekstra. Wow, świetnie wam poszło. Wasze domy wyglądają niesamowicie. A my lecimy dalej. Ej, chcecie mnie odwiedzić? No to idziemy. Ojej, trochę tu pusto. Muszę urządzić pokój w moim stylu. Kilka moich fajnych selfie nie zaszkodzi. A tutaj powieszę tarczę. Ojej, zachciało mi się kichać. O rany, jak ta piłeczka dostała się do mojego nosa. Ale to świetny pomysł. Wypełnię pokój piłeczkami. A co to jest? Obręcz do koszykówki? Dobra, powieśmy ją tutaj. A teraz mogę tam wrzucać moje piłki. Właśnie tak, prosto do celu. Spróbuję trafić w środek tarczy. Troszkę poprawię. I tak, 100 punktów. Mam też automat ze słodyczami. Chcę coś przekąsić. Chodź do mnie, smakołyku. Zaraz nadmucham balona. Zapraszam was do mojego domku. Jakoś tu pusto i niewygodnie. Trzeba to naprawić. Uwielbiam grę Tetris, więc zrobię ściany w stylu tej gry. Świetnie. Zdecydowanie potrzebuję fajnego dywanu. Pokażę wam sztuczkę. Zabawka stała się dywanem. A tego misia z moim zdjęciem powieszę tutaj. To prezent od mojej mamy. A tutaj postawię fotel, gdzie będę mogła się relaksować. W tym kąciku postawię mój ulubiony automat z zabawkami. Patrzcie, jak szybko umiem je złowić. Super. No i oczywiście w domku muszą być jakieś napoje. Moją małą lodówkę z ulubionymi smakami postawię tutaj. Okej, czas się czegoś napić. Przepraszam, Kissy Missy, ale muszę udekorować wnętrza domu. To miejsce zdecydowanie potrzebuje mojego ulubionego różowego dywanu. Troszkę poeksperymentuję i powycinam z niego takie oto paski i ozdobię nimi ścianę. A na podłodze położę mięciutki dywanik z puzli. Super! Na ścianie powieszę też moje ulubione zdjęcie. I podświetlane lustro. Tak, żebym mogła codziennie podziwiać moją urodę. Czegoś tu brakuje. Właśnie! Miękkich poduszek do siedzenia. No i maszyny do popcornu, żebym mogła urządzać seanse filmowe. Mamy to! Maszynko, potrzebuję jeszcze jednej gumy. O, jest! Zaraz nadmucham fajnego balona. O rany! Mogę na nim skakać. Dziewczyny, zobaczcie, jaką mam fajną piłkę. Sophie, też takie musimy mieć. Ale super jest tak razem skakać. Tak, to naprawdę świetna zabawa, ale robi się troszkę nudna. Może wymyślimy coś innego. Co ci się nie podoba? Chociaż ja też się zmęczyłem. Wiem. Przyszedł mi do głowy fajny pomysł. Ciekawe, co ona wymyśliła. Ojej, Miley, otworzyłaś swój sklepik ze smakołykami? Trzymaj, Sophie. Ja też się poczęstuję. To naprawdę świetny pomysł. O, sok arbuzowy. To jest absolutnie pyszne. Super, że podoba się wam mój pomysł. Quentin, a gdzie się podziała Sophie? To dziwne. Była tu minutę temu. Sophie, gdzie jesteś? Wychodź! Może jest obok swojego domku. A może jest w środku? Sprawdźmy to. O rany! To przecież Hagiwagi! To pewnie on porwał naszą Sophie. Quentin, uciekaj! Chwileczkę. Quentin, on chyba zainteresował się moim domkiem z Kissy Missy. Uf, chyba nas nie zauważył. Miley, nie ruszaj się i udawaj zabawkę. Uf, udało się. Wiejemy! Quentin,
Byłeś świetnym kumplem. O nie, tylko nas nie zjadaj. Chwila. Co to jest? To przecież buty Sophie. Może to ona? Zdemaskowałem cię. Ojej, tak zabawnie przede mną uciekaliście. No nieźle nas nastraszyłaś. Mam świetny pomysł. Chodźcie do mojego domku. Szybko, bo zaraz lecimy. Gotowe. O rany, jak wysoko. Patrzcie, widać stąd wasze domy.